Witajcie na kanale Bushcraft Photolog. W tej prezentacji przedstawię Wam mojego nowego leśnego kompana, a dokładnie nóż Glim C445 Bushcraft Fatboy w Kydexie. Nóż ten wykonany został przez topowego polskiego knifemakera Mariusza Tlima Przybułowskiego. Linia Fatboy jest najnowszą propozycją noży użytkowych, charakteryzujących się nieprzeciętną wytrzymałością oraz komfortem użytkowania. Bushcraft Fatboy to nóż o długości 21 cm w konstrukcji full tank, wykonany ręcznie z wysokiej klasy stali węglowej. Stal została poddana hartowaniu w piecu solnym. Dzięki temu procesowi uzyskujemy wysoką twardość, co w praktyce przekłada się na bardzo długie trzymanie ostrości i odporność na tępienie. Ostrze noża o profilu drop point, grubości 4 mm i długości 9,5 cm posiada bardzo wytrzymały szlif skandynawski, idealny do pracy w drewnie, który świetnie sprawdzi się w najbardziej wymagających zadaniach. Okładziny rękojeści wykonane są z piaskowanej mikarty wzmocnione dwoma przelotkami. Rękojeść jest wyprofilowana, dzięki czemu nóż doskonale trzyma się w dłoni i nie męczy nawet przy wielogodzinnej pracy. W zestawie zakupiłem świetną pochwę wykonaną z kydeksu. Trzyma doskonale i zabezpiecza nóż przed zgubieniem. Pochwa wyposażona jest w szlufkę, która daje możliwość przenoszenia noża pionowo, jak i poziomo. Do porównania macie kilka obrazków ze standardowym modelem Tlim 440FG Spearpoint. Cóż tu dodać? Jest to nóż, który spełnia wszystkie moje oczekiwania. Mogę śmiało powiedzieć, mój wymarzony nóż bushcraftowy. Wytrzymały, o poręcznym kształcie i wielkości. Jak będzie się sprawdzał w terenie? Zobaczymy. Poużywam go porządnie i za jakiś czas możecie spodziewać się solidnej recenzji. Teraz dziękuję za uwagę i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!